Cześć moi drodzy, jest cholerny wiatr, więc nie wiem czy mnie będzie dobrze słychać, ale generalnie spróbujmy. Właśnie robię pętlę teatr, w sumie to ją kończę. No cóż, ptaszki pięknie ćwierkają, bo przecież jest wiosna, ale no nie dziwota, że w kwietniu może jeszcze popadać w górach. Tak na dowód widać myślę, że dokładnie. I tak jak rzeczywiście moim zboczeniem jest jazda na rowerze przez cały rok, tak problem z tym związany jest jeden, dosyć mocny, którego jeszcze nie zdołałam rozwiązać. A mianowicie to, że zawsze jeżdżąc zimą albo porami mocno zimnymi, ręce i stopy wręcz odpadają mi z zimna. Generalnie myślę, że stało się tak, bo trochę sobie przemroziłam je w zeszłym roku w Indiach i teraz każdy spadek temperatury jest bardzo bolesny dla mnie. Jeżdżę oczywiście w bucikach, do tego zakładam nasze dekszelki, te takie zimowe. Pod to idzie normalnie jeszcze ogrzewacz chemiczny, którego teraz zapomniałam. No ale nogi są po prostu masakrycznie zimne. Co paręnaście kilometrów muszę stawać i sobie po prostu je rączkami rozgrzewać. No nic, będzie trzeba znaleźć na to jakieś rozwiązanie, bo generalnie tak być nie może. Dobra, ja uciekam dalej, bo mi cholernie zimno. Trzymajcie się, pa!